Menedżer i były zawodnik również Legii Warszawa, Flamengo, Rio de Janeiro. Nie wiemy. Legii? Czy kojarzy mi się nazwisko, ale nie powiem, nie mam pojęcia. Znaczy, słyszałem, ale nie chcę strzelać, żeby nie strzelić źle. Z piłkarzem, tak? Jedyne miejsce, jakie wolne było w szatni Flamengo, to było właśnie koło Romario, nie? Więc musiałem zasiąść koło niego. Szczerze, pośladki miałem trochę ściśnięte, żeby nie zabierać wiele miejsca. A najwięcej to chyba jednak pracy zawsze było z Kamilem Grosickim, mimo wszystko. Musiałem wstawać gdzieś chyba po piątej już, żeby się spakować do stoczni, szybko w tramwaj do stoczni na etat. Witamy Państwa w programie Piłkarzyki. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Piekarski, polski król samby. Spełniony piłkarz, czy też nie? Bardziej spełniony menadżer? Myślę, że bardziej się spełniłem jako menadżer. Mimo wszystko jako piłkarz nie do końca spełniony, bo jednak przecież zakończona kariera w wieku 27 lat no nie pozwoliła jakby rozwinąć tych skrzydeł i pokazania pełnych umiejętności. W Brazylii graliście w piłkarzyki? Tak, graliśmy w piłkarzyki. Mhm. I jak ci szło? Bardzo dobrze. Graliśmy w tenisa, w piłkarzyki. Nieskromnie powiem, że wygrywałem. A który z tych piłkarzy napsuł ci najwięcej krwi? Na krwi? Mhm. No bo podejrzewam, że nie zawsze jest różowo. No to chyba najwięcej, to chyba jednak pracy zawsze było z Kamilem Grosickim, mimo wszystko. No to poprosimy jakąś historię. Raczej wolałbym nie, bo jednak tych historii było dużo, ale zawsze było mimo wszystko dużo śmiechu. Na pewno taką historią było, jak rozwiązywał sam umowę w Sionie. Zadzwonił do mnie i powiedział, że o prezesie mu obiecali, że jak będzie oferta z jakiegoś klubu, to go puszczą za darmo, żeby nawet nie dzwonić do agenta. Tutaj agent nie jest potrzebny, że jak będzie oferta z Legii, czy tam nawet użyli Milanu, to go na pewno puszczą bez żadnych oszkodowań. Okazało się później, że został tak przysyłał Kamil skręcony przez prezesów Sionu i po prostu musiał zapłacić później 25 tysięcy euro z własnej kieszeni zaraz za nie umowy. W Brazylii miałeś swoją ulubioną dyskotekę? Nie, właśnie ja nie jestem taki dyskotekowy. Tutaj zdziwię, nie jestem dyskotekowy. Czyli bardziej Bigos, pierogi z Juninho? Bardziej posiedzieć sobie tak z kolegami na jakimś tam grillu, takie tam rzeczy, nie? Wy często właściwie jedliście wołowinę tam w Brazylii? Tak, wołowina to do tej pory bardzo jakby przepadam za wołowinę, to przyznaję. A na czerwonym świetle zatrzymywałeś się wieczorem? Nie, wieczorem nie. Wieczorem patrzyłem, taka jest tutaj dobre poinformowanie. Faktycznie tam wszyscy jakby, nawet te światła często też już przestają jakby często działać też tam, ale dojeżdża się tylko do krawędzi jakby ulicy i rozgląda się na lewo, prawo, czy nie jedzie, jaki samochód się rusza. Nie? Nikt się nie zatrzymuje na światłach. No. Wszyscy wiemy, że byłeś z Miss Brazylii, natomiast jak ty ją poznałeś, w którym klubie? To chyba nie wiem, czy to nawet była Miss, no, tak się jakby utarło tak dalej, nie wiem, bo tych historii to Miss, a ona oczywiście też mówiła, że Miss, ale to raczej mi się wydaje, że później zacząłem jako starszy człowiek sprawdzać, to musiał być jakiś konkurs, nie wiem, konkurs tak zwany w Paranie, chyba gdzieś taki stanowy, gdzie to ona, nie wiem, widziałem tu jakieś szarfy Miss Brazylia, to chyba raczej nie to, bo później ktoś tam też mi sprawdzał te rzeczy już takie bardziej no parę lat temu, to tam nie widnieje jej nazwiska, więc widocznie to zależy od jakiegoś konkursu. Synem musisz mieć kontakt? Tak. Byłem rok temu. Znaczy nie, w tym roku byłem, tak, w marcu na jego urodzinach. 18? 17. 17. Mam. Próbował coś, no tam troszeczkę pływał, próbował, ale chyba widzę, że idzie w studia, nie? Nawet chyba i lepiej nawet. A co tata mu radzi? Studia. Studia, tak. Ja myślę, że to jednak dobry kierunek. Jednak fajnie, jak człowiek w towarzystwie może porozmawiać o różnych tematach, nie tylko o piłce. A ty miałeś jakieś lepsze relacje, powiedzmy, z Romario czy Bebeto? Jakoś ich lepiej znałeś? Bebeto ja grał dużo nieprzeciwne, jak ja przychodziłem, tak? Bo ja grałem w Atletico, on grał we Flamengo. Z Romario się spotkałem we Flamengo, też Bebeto jakby nie było. Natomiast Romario był taki sympatyczny, on jest bardzo taki otwarty i w porządku dla ludzi, których zna. Wiadomo,
których nie zna, to tak jest bardzo, bardzo ostrożny, nie? Ale przypadł mi do gustu jako gwiazda, co nawet jedyne miejsce, jakie wolne było w szatni Flamengo, to było właśnie koło Romario, nie? Więc musiałem zasiąść koło niego. Szczerze, pośladki miałem trochę ściśnięte, żeby nie zabierać wiele miejsca, nie? Ale było sympatycznie. A dlaczego wolne? Akurat koło niego. Jedyne miejsce było, jakie wolne, tylko koło Romario, chyba widocznie lubił sobie wygodnie usiąść, nie? Czyli nie mieli niestety odwagi, żeby zasiąść koło? No, zresztą tak właśnie może widzę, że chyba nie mieli. No, ja jakby nie miałem wyboru, pewnie też bym nie wbijał się na miejsce koło Romario, żeby jednak siedział sobie trochę wygodnie, bo jednak to była gwiazda i traktowana była na pewno inaczej. A po Gałum Sławy chyba też osiągnąłeś, tak, prawda? W Brazylii. No myślę, myślę, że tak na pewno, bo jak przychodziłem z Jagiellonii do Polonii, później z Polonii do Zagłębia, to wiadomo, że tam nikt jakby mnie nie kojarzy. Później grając w Polonii Gdańsk też wcześniej miałem jakby dwa czy trzy propozycje z Legii Warszawa, co nie mogłem przyjść. Nawet już raz miałem jechać jakby z Legią na obóz. Byłem w tej kadrze na obóz we Włoszech. Ale w ostatniej chwili się wycofałem, tak? W ostatniej chwili się wycofałem, jednak pomyślałem, że to jednak nie ten czas. Jednak będę pewnie wypuszczony gdzieś do Hutnika czy do Polonii Warszawy, więc mówię, obawiałem się tego, że jednak ta moja tutaj przygoda nie będzie trwała za długo i to nie jest ten moment, żeby zmienić do takiego w tym momencie klub jakby na Legię, bo jednak ta kadra Legii wtedy naprawdę robiła wrażenie, nie? I na pewno bym sobie w tym momencie nie wywalczył miejsca. W Polonii Gdańsk zasłużyłeś na opinię Stachanowca, bo wiem, że wcześniej wstawałeś, szkoła, do tego też praca w stoczni. Tak, no to początek miałem taki faktycznie dynamiczny, bo musiałem wstawać gdzieś chyba po piątej już, żeby się spakować do stoczni, szybko w tramwaj do stoczni na etat. Tam często z kolegami, koledzy grali w pokera sobie, ja spałem na ławce, jak to młody człowiek niewyspany, to więc zasypiałem na ławce sobie. Taki, może uchroniło cię taki, to od taki, hazardu. Taki szkolny, więc w sumie się mieściłem, nie? Zawsze się zwijałem w kłębek i jakoś tam drzemałem sobie do parę godzin. Czasem porozwoziłem nawet wodę po stoczni, tym takim pseudomeleksem takim, tak? I ten czas mi dosyć krótko trwał, bo jeszcze później trening i szkoła w Gdyni. To jednak mimo wszystko już nie po chyba pamiętam po miesiącu. Delikatnie mówiąc, przystrajkowałem i wywalczyłem, że wszyscy jakby piłkarze wtedy po nie, nie musieli szkodzić do stoczni, że skupili się tylko na treningach, a ci, co jeszcze mieli szkołę, to chodzili do szkoły. Nie? Więc jakby zrobiłem taki dobry uczynek dla wszystkich. Nastoletni rewolucjonista. Tak, dokładnie, taki mały Wałęsa, mini Wałęsa, tak. No, coś w tym stylu, tak. Żarty, wiemy, jakie żarty były w polskich szatniach, typu przybijanie korków tak do podłogi i tak dalej, i tak dalej. W czym specjalizował się chyba Marek Jóźwiak, z tego co pamiętam. A czy w brazylijskiej szatni też takie numery odchodziły, czy nie, raczej tylko muzyka? Nie, właśnie bardziej w legijnej szatni, tak. Pamiętam Szamo też, później jak Marka już Jóźwiaka nie było, to Szamo przejął jego pałeczkę i powiem szczerze, było dosyć wesoło. Tak. Jaki żart ciebie nie. kiedyś Nie, akurat ja byłem akurat taki dosyć sprytny, sprytny, więc jakby nie dałem sobie zrobić żartu, ale paru kolegów było, tak, gdzieś tam była taka moda w Legii, żeby jednak jak ktoś, nie wiem, idzie do toalety, żeby nie zamykał jednak drzwi od toalety, bo wyląduje jakby całe wiadro wody, więc wtedy by nie przyjmie, więc można powiedzieć, że wszystkie jakby potrzeby fizjologiczne były załatwiane przy otwartych drzwiach. No. Nikt już by nie się zamykał. Jak ktoś się tylko zamknął, to od razu był, można powiedzieć, napadany.